Siemanko, witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z Ultimate Team. No, najpierw przejdźmy do zaprezentowania wam składu, a wygląda on następująco. Mam Roberta Lewandowskiego, Toniego Kroosa, no a na ławce mam już coraz bardziej uzupełniam powoli ławkę, mam Schlaudraffa, Schibera i Renato Augusto, a skład się jak na razie prezentuje następująco. I myślę, że jest on całkiem dobry, bo prawego obrońcy, no to lepszy w Bundeslidze jest chyba tylko już Piszczek i Filip Lam, więc powoli będziemy chyba zbierać już na Piszczka. Okej, dobra, tak wygląda mój skład. No i teraz tak, po tym zamieszaniu z tym stadionem udało mi się rozegrać dwa normalne mecze. I te dwa normalne mecze wygrałem, przez co mam jeszcze szansę na mistrzostwo, no ze statystykami niezbyt zadowalającymi, no ale to nie była moja wina. Udało mi się wygrać dwa mecze, 2-1. No jeżeli teraz wygram następny mecz, to będę miał mistrzostwo czwartej ligi, a to mi da aż 5000 monet, no co jest całkiem okrągłą sumką, myślę, jak na mój obecny stan, i będę mógł za to sobie kupić jakiegoś zawodnika. Ja mam nadzieję, że już niedługo na moim kanale pojawi się otwieranie paczek. Nie wiem dokładnie, kiedy to będzie, więc się nie pytajcie, kiedy otwieranie paczek, bo nie wiem dokładnie, kiedy będzie, ale mam nadzieję, że niedługo się pojawi pierwszy odcinek z tego otwierania paczek na moim kanale. Dobra, ja się z wami żegnam, do zobaczenia po skrócie tego spotkania i prezentacji składu przeciwnika. No i na razie. No i tutaj mamy skład przeciwnika, klub Berlin SC, na bramce Weidenfeller, no i na obronie chyba najbardziej, najlepszym zawodnikiem w naszej drużynie, w drużynie przeciwnika jest Pique. No i będzie on pewnie sprawiał dużo problemów, ale wróćmy do meczu. Tutaj mamy już akcję, piłkę ma Robert Lewandowski. Robert Lewandowski znajduje Mandzukicia. Mandzukic pięknie przetrzymuje piłkę, Mandzukic decyduje się na strzał. No i udaje się nam zdobyć bramkę. I już w czwartej minucie wysuwamy się na prowadzenie. No i mistrzostwo jest coraz bliżej nas. Bardzo dobrze tutaj przetrzymał piłkę Mandzukic. No ale również trzeba pochwalić Roberta Lewandowskiego, który świetnie przetrzymał piłkę i pozwolił się Mandzukiciowi wysunąć na pozycję. No i tutaj mamy ponownie akcję naszego zespołu. Robert Lewandowski decyduje się na strzał, ale przepięknie obronił Weidenfeller przeciwnika, no, który bronił w tym meczu wszystko. No ale tutaj mamy jeszcze rzut rożny. Renato Augusto do Bad Stubera, no było bardzo blisko. No ale niestety niecelnie. I dalej 1-0 dla naszej drużyny. Niewiele później, bo w 11 minucie akcję ma nasz przeciwnik. Soldado podaje do Van der Farta. Van der Fart, no i fatalny błąd naszej defensywny. No, Rafael Van der Fart zdobył bramkę, no przez fatalny błąd naszej obrony. To jaki błąd tutaj popełnił Jovedes i Bad Stuber, no to nawet nie chcę tego skomentować. Nie, to Jovedes i Luis Gustavo. No i niestety remis. Tutaj mamy 24 minutę, Rafael Van der Waart, no i udaje się naszej obronie przyjąć piłkę, no ale to co zrobił Bad Stuber, no to był chyba największy fail w całej mojej historii grania w FIFA. Nie mógł nic innego nasz Weidenfeller, który puszczał dzisiaj wszystko, zrobić, zdecydował się na wyjście, Rafael Van der Waart nie czekał, uderzył mocno piłkę, no i w 25 minucie ten zawodnik zdobywa drugą bramkę, a co za tym idzie, przegrywamy. Więc zdecydowaliśmy się na jakieś zmiany, wprowadziliśmy ofensywnych graczy, tryb super ofensywny, wysoki pressing, obrona do ataku, no i miejmy nadzieję, że uda się nam zdobyć tą bramkę. No ale że też nie nadziejemy się na jakąś kontrę przeciwnika, bo bardzo łatwo jest stracić tutaj bramkę. No i stało się niestety. Piłkę ma Javi Garcia, podaje do Soldado, fatalny błąd Bad Stubera, no i Soldado wysuwa się na sam, uderza mocno, no i bez szans był tutaj Weidenfeller. I w 88 minucie jest po meczu, mimo iż graliśmy dużo, ale no, naprawdę dużo lepiej. Nie mogę inaczej tego powiedzieć, bo mieliśmy dwa razy więcej strzałów, z czego celnych to wolę nie komentować, przegraliśmy niestety. Cześć, witam się z wami po przegranym meczu 3-1, nawet nie wiecie jak jestem wkurzony, po prostu gościu nic nie grał. Jedyne co on miał w swojej grze dobrego to był Weidenfeller, który u niego wszystko bronił. A u mnie natomiast nic. Weidenfeller puszczał największe szmaty, jakie widziałem w życiu. Druga bramka to po prostu taki błąd obrony, no że po prostu ja nie wierzę. Zresztą zaraz wam pokażę statystyki. W dupie mam monety. Zobaczcie statystyki. Ja przeważałem wszędzie i oddałem więcej strzałów celnych niż on z samych swoich strzałów. Jeżeli miałbym wam pokazać skrót całych wszystkich strzałów, całych ważnych akcji, to byście chyba musieli cały mecz zobaczyć. No jestem masakrycznie wkurzony po prostu. Bo Weidenfeller puszczał wszystko, druga bramka to taki błąd, a
Ja pierdolę, inaczej tego nie skomentuję. Już wolałbym was spaść. No ale nic, to mamy trzecią ligę. Super. Po prostu jestem tak wkurzony, że to jest po prostu masakra. Dobra, zobaczmy sobie. Mamy jakiś kontrakt. Nie, trzeba kupić jeszcze kontrakt. Rozwoju, kontrakt z Łoty. Cena maksymalna teraz 350 i lecimy. Tutaj wszystkie są za 350, dobra, kupujemy. Kupimy dwa, okej. Wyszli do jednorazowych, a tą od razu użyjemy sobie na naszym zawodniku. No to Augusto, okej. Zobaczmy, ile kosztuje piszczek. 4, 2, 3, 1. Ok, liga. Bundesliga. A, kraj Polska, zapomniałem dać. Narodowość. Jest Polska. Ok, i szukamy. 650, no ale wątpię, żeby się utrzymało na takiej cenie. 950. Około 10, tak tutaj widzę, ceny są. No więc jak na razie nas na tego zawodnika nie stać, a wzmocnień jak na razie to na żadną pozycję chyba nie potrzebujemy, ewentualnie na środkowego pomocnika defensywnego. SPD, myślałem tutaj o Javi Martinezie. Tak, jest ten zawodnik. Zobaczmy sobie klub Bayern Monachium. Ile tutaj? 850 cena wywoławcza, 1500 teraz. No nic tutaj tak z bardziej interesujących nie ma. Jeszcze damy narodowość Hiszpania, żeby nam Tymoszczuk i Gustavo nie wyskakiwał. Okej, jeszcze raz wyszukamy. Tutaj zalicytujemy, a co, jeszcze tylko 2 minuty zostały. Na zakup teraz tutaj nie widzę nic takiego interesującego. O, ktoś dał za 20 tysięcy do Pozdro, że ktoś go kupi. No dobra, nic to. Zobaczmy, jak się dalej potoczy sytuacja z tym Martinezem. Jeszcze jakaś pozycja może być wzmocniona. O nie, może środek obrony. Zobaczmy sobie, za jakim zawodnikiem na środek obrony. A, fuck. Eś o preferowana formacja 4-2-3-1, poziom złoty, liga, Bundesliga, no i patrzymy. Subotić, ale mam na takim samym poziomie Hovedesa i lepszego już. Kogo mamy? Batsztubera, tak jest, Batsztubera. Felipa Santana jest całkiem dobry, ponieważ ma bardzo bardzo dużo tempa. Przez co jest całkiem drogi. Całkiem drogi. No jak na takiego zawodnika, jak na poziom 77. Dante. Jeszcze Naldo jest jakiś taki całkiem interesujący. Zobaczmy, czy znajdziemy może jakiegoś. Najpierw sobie zobaczymy tutaj na Martineza, ile jeszcze zostało. O, udało się nam ściągnąć Martineza, no jak fajnie.
Okej. Zobaczmy, czy jakiś obrońca z Borussii Dortmund może subotić. Bądź Hummels jest jakiś tani. Bądź Santana. 2800, 1000. No, jak na razie na Hummelsa nas nie stać. Ale myślę, że z czasem się to zmieni. A na razie kogo możemy sobie zakupić? Chyba zalicytujemy Hummelsa. Tutaj był jeden Hummels za 800. Okej, minuta została. Papadopoulos, kto tutaj jeszcze jest? Santana właśnie. Minaldo jest jeszcze jakiś taki w miarę interesujący. Tutaj jeszcze ewentualnie Dante, ale Dante no nie ma jakiegoś imponującego tempa. Chociaż około 70 to jak na obrońcę nie jest źle. Nawet powiem więcej, jest całkiem dobrze. Boateng, Papadopoulos. Dobra, zobaczmy sobie. 24 sekundy zostały. Delpierre. Ktoś przebija naszego. 9 sekund. Tutaj Martineza się nam udało ściągnąć. No i tak samo z Subotica. Okej, mamy już wzmocnienia 2. No a tutaj jak na razie chyba się nic zanosi, żebyśmy zakupili tych zawodników. Jeszcze zobaczmy na... Chociaż atak też mamy całkiem obstawiony. Dobra, jak na razie sobie zostawimy tą kwotę 2500 monet. A zobaczmy, ile mają kontraktu, bo nie popatrzyłem. No, Subotić ma 4, a Martinez ma tradycyjnie 7. Damy ich do aktywnego składu. A, fuck. No, dobra, to... To było całkiem głupie. Jeszcze kogo my tutaj możemy dać? Wyślemy go do klubu i potem zamienimy za jakiegoś zawodnika, któremu się już skończył kontrakt. Karty na wymianę, tylko jak go ściągnąć? Działania, szybka sprzedaż. Okej. Dobra, teraz składy. Martinez tutaj pójdzie zamiast tego Koreańczyka, to jest chyba Korea. Fach, nie utwórz nowy skład, nie. Nie teraz. Dobra. No czemu ja cały czas to daję? Działania, zamień. Szukaj, o mamy jakichś zawodników. Szybka sprzedaż, tak. No i tutaj damy sobie Nevena Subotica. Okej. No i zobaczmy sobie jeszcze tak, jak się wyprezentował mój najmocniejszy skład. Okej, tak wygląda mój najmocniejszy skład. Myślę, że nie jest źle, tym bardziej, że ławka jest już coraz mocniejsza i coraz bardziej będziemy umacniać nasz skład. Dobra. To by było na tyle, ja się z wami żegnam, no niestety jestem wkurzony i to strasznie za ten tytuł czwartej ligi, no ale niestety nie wszystko się udaje wygrywać. Dobra, ja się z wami żegnam, no i na razie.